Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Ewa Kasprzak. Jestem trenerem biznesu i sprzedaży. I kochani, przygotowałam dla Was taki kurs, właściwie to jest szkolenie, na którym oczywiście będę również mówiła, czyli będzie to wideo. Mam nadzieję, że taka forma trafia do Was jak najbardziej. Nagrywam dla Was szkolenie 5 zasad skutecznego słuchania i badania potrzeb klienta. Na samym początku może powiem Wam, dlaczego akurat taki kurs, dlaczego takie szkolenie chcę dla Was nagrać. Jestem od wielu lat trenerem sprzedaży i trenerem biznesu, który pomaga przedsiębiorcom oraz ich pracownikom w skutecznej sprzedaży i obsłudze klienta. Oczywiście moim takim celem w tej sprzedaży jest to, aby skutecznie wsłuchać się w potrzeby klienta i później dopiero dobierać rozwiązania. Dlaczego? Dlatego, że moi kochani, kiedyś dawno temu i właściwie chyba nadal tak się dzieje, że są tacy sprzedawcy, którzy najpierw proponują produkt i rozwiązanie dla klienta, nie badając potrzeb. I co się potem okazuje? Ja bardzo często to obserwowałam właśnie od kuchni w wielu biznesach. Sama jako kupująca również obserwowałam taki trend, że przychodził do mnie po prostu pan, ekspert, sprzedawca i proponował na przykład taki i taki telefon, albo takie ubezpieczenie, albo taki i taki samochód, tak? Czyli proponował mi usługę, która, nie wiem, albo była u niego w magazynie, albo miał od tego wysoką prowizję, albo po prostu trzeba było to sprzedać, bo pracował na swój wynik sprzedażowy i tak powiem, nie do końca może profesjonalnie, ale wciskał mi ten produkt. On oczywiście był zupełnie niedopasowany do moich potrzeb, bo nikt tych potrzeb wcześniej nie zbadał, prawda? Czyli to jest tak jak na przykład ktoś przychodzi do mnie i proponuje mi czerwoną sukienkę, szeroką, bardzo długą do kostek. Powiem Wam szczerze, no nie lubię czerwonego koloru, nie lubię w ogóle długich sukienek do kostek, ponieważ źle się w nich czuję i mało tego też nie lubię zbyt szerokich ubrań. Więc w momencie, kiedy ja, nawet kiedy jest to obwarowane różnymi technikami sprzedaży, dużą ilością mówienia, wiecie, robienie takiej scenerii wokół tego produktu, to ja tego nie kupuję. Ja tego nie kupuję, ponieważ to jest zupełnie nietrafione. I nawet gdybym kupiła ten produkt, prawda, bo z jakiegoś powodu, nie wiem, byłoby mi na przykład żal sprzedawcy, kupiłabym, bo już obiecałam, kupiłabym, bo po prostu on przyjechał i teraz jest mi głupio odmówić, jestem mało asertywna i tak dalej, to wiem, że i tak nie chodziłabym po prostu w tej sukience. Więc to jest coś, co zauważyłam na rynku od lat. Ja bardzo długo już szkolę właśnie sprzedawców, szkolę recepcjonistki i wszystkich innych konsultantów czy ekspertów, którzy pracują w branży właśnie sprzedażowej. Głównie jest to wellness, branża beauty, branża fryzjerska, branża zdrowia i sportu. I tam pomagam właśnie przedsiębiorcom oraz ich pracownikom właśnie odwracać nieco ten proces sprzedażowy. Czyli najpierw zbadać potrzeby klienta, dowiedzieć się tak naprawdę, czego on chce, czego on potrzebuje, zbadać być może jego motywy, być może jego obawy, jego frustracje, dowiedzieć się dokładnie, jakie on ma cele, jakie ma pragnienia i dopiero potem po prostu rozwiązanie proponować. I ja jestem zwolennikiem takiej sprzedaży relacyjnej, więc być może niektórzy z Was stosują nadal techniki, wywierają presję na kliencie, być może nawet manipulują, tak? I oczywiście, jeśli macie takie wartości w sprzedaży i w ten sposób sprzedajecie i jest to dla Was ok, to w porządku. Natomiast ja nie jestem zwolennikiem żadnych technik, manipulacji, presji, dociskania klienta, wciskania mu produktu, który jest niepotrzebny, ponieważ wiem, że jest to tylko i wyłącznie działanie jednorazowe, tak? Że to tylko raz można w ten sposób sprzedać, potem niestety już ten klient do mnie nie wróci. Ja buduję relacje z klientem. To jest dla mnie ważne, aby klient w relacji ze mną poczuł się jak partner, jak drugi, tak samo bardzo wartościowy człowiek jak ja. Żeby nie czuł się gorzej, żeby nie czuł się niżej, żeby nie czuł się takim, wiecie, trochę trybikiem w tej sprzedaży, że zaliczamy jakby kolejnego klienta, tylko chciałabym, żeby po prostu czuł ze mną pełnowartościową relację. I dlatego właśnie
Przygotowałam dla Was to szkolenie. Pokażę Wam w tym szkoleniu, ono będzie oczywiście podzielone na takie moduły, bo to będzie 5 skutecznych technik badania potrzeb klienta i słuchania klienta. I pokażę Wam dokładnie te zasady, opowiem o tych zasadach. Do każdej tej zasady, do każdego tego modułu będzie również ćwiczenie. Więc będziecie mogli sobie spokojnie przy takim szkoleniu również wykonać ćwiczenie swobodnie w domu. I słuchajcie, no to mam dla Was teraz pierwszą taką zasadę. Pierwsza, najważniejsza zasada, słuchajcie, kiedy przychodzimy do klienta i oczywiście już zrobimy dobre wrażenie, kiedy już zagaimy tego klienta, czyli porozmawiamy też na troszeczkę inne tematy, żeby rozluźnić nieco atmosferę spotkania, to zaczynamy, słuchajcie, od pytań. Pytania są najważniejsze w procesie sprzedaży. I ja na tym szkoleniu dokładnie Wam pokażę, jakich pytań trzeba stosować. No bo oczywiście pytań jest bardzo dużo różnych i najważniejsze jest też to, aby dobrze przeprowadzić proces sprzedażowy, tak, że aby dotrzeć do tej potrzeby klienta, tej prawdziwej, tej najgłębszej, no to warto zadawać pytania otwarte. Są oczywiście różnego rodzaju pytania, są też pytania takie dodatkowe, jeszcze uzupełniające, ale na samym początku ja proponuję, aby klienta otworzyć, aby dowiedzieć się właśnie, w jaki sposób on funkcjonuje, jakie ma cele, jakie ma założenia, jakie ma wyzwania przed sobą, co tak naprawdę go interesuje, jakie ma pragnienia, jakie ma potrzeby, z czym się mierzy na ten moment, to stosuję pytania otwarte. I ja Wam na tym szkoleniu dokładnie pokażę i opowiem, w jaki sposób zadawać te pytania, jak formułować pytania od ogółu do szczegółu, w jaki sposób żonglować troszeczkę sobie oczywiście tymi pytaniami i jakie sformułowanie używamy do właśnie jakby zadania takiego pytania. Czyli są pewne formy, dzięki którym od razu wiemy, że jest to pytanie otwarte. A po co to? No słuchajcie, pytania otwarte, jak same mówią, one otwierają naszego klienta, czyli prowokują naszego klienta, naszego rozmówcę do tego, by się otworzył, by opowiedział, tak? To jest pytanie, na które nie da się odpowiedzieć nie lub tak, tylko to jest pytanie, gdzie klient nam opowiada o różnych rzeczach. I wtedy my, jako zasada aktywnego słuchania, my słuchamy, klient mówi. I to jest bardzo ważne w procesie badania potrzeb, słuchajcie, aby to klient mówił, a my, abyśmy słuchali. I więcej przestrzeni dajemy wtedy klientowi. Pytanie otwarte, co jeszcze robią? Budują relacje, a o to nam chodzi, tak? Żeby zbudować relacje, dowiedzieć się czegoś więcej o tym naszym kliencie, żeby później być bardziej empatycznym dla niego, żeby móc wejść w jego buty, popatrzeć na świat, na sprzedaż, na produkt, który oferujecie z jego perspektywy i jego percepcją. To jest bardzo ważne w tym badaniu potrzeb, jak i również w kolejnych fazach procesu sprzedażowego. Czyli mamy pytania. Pytania otwarte, otwierające klienta. Słuchajcie, bardzo często jest tak, że jeśli budujemy odpowiednią atmosferę z klientem i na samym początku dotrzemy do tej najgłębszej potrzeby, do tego najgłębszego pragnienia, to sprzedaż już ma powodzenie, już jest udana. Później nie ma obiekcji, nie ma klient zastrzeżeń, nie musimy gdzieś domykać tej sprzedaży, wysilać się, bo badanie potrzeb tak naprawdę jest najważniejszym elementem całego procesu sprzedażowego. Najważniejszym. Jeśli poeksperymentujecie potem z pytaniami, będziecie sobie to ćwiczyć i będziecie robić, sami zauważycie, że naprawdę tak się dzieje, że tak jest po prostu. Kolejna rzecz, no bo to oczywiście powiem Wam o całym procesie badania potrzeb. Kolejna rzecz, moi drodzy, to jest parafrazowanie. No i teraz tak, parafraza to jest takie narzędzie, gdzie w momencie, kiedy klient nam o czymś opowiada, tak, mówi nam, to nie zawsze oczywiście my jako ludzie, którzy mają też inną percepcję, inne spojrzenie na świat, inną perspektywę, ponieważ jak wiecie, no każdy z nas ma inne doświadczenia, uczestniczył w innych sytuacjach życiowych, ma inną osobowość, był inaczej wychowany, więc troszeczkę inaczej odbieramy ten świat, tak? Więc w momencie, kiedy klient nam coś opowiada, być może my czegoś nie rozumiemy. Być może
jest język nie ten, ma klient też inną osobowość, tak jak mówiłam, inną percepcję, inną perspektywę. Więc w momencie, kiedy chcemy dopytać naszego klienta właśnie o to, czy dobrze rozumiemy jego wypowiedź, parafrazujemy. I tam Wam też oczywiście opowiem o tym, w jaki sposób tą parafrazę stosować, co ona daje, ta parafraza, i w jaki sposób mówić, dopytywać, powtarzać tak jakby za klientem to, co on powiedział, żeby go lepiej zrozumieć. Parafraza to po prostu nic innego jak powtórzenie słów naszego klienta, ale naszymi własnymi słowami. No i tutaj oczywiście znowu zapytacie, no dobrze, okej, ale po co nam ta parafraza? No słuchajcie, statystycznie już udowodniono dawno, dawno temu, że właśnie parafrazowanie wypowiedzi klienta powoduje, że klient czuje się dowartościowany, doceniony, czuje się wysłuchany i czuje się partnerem w sprzedaży. On widzi, on czuje, że jego potrzeby dla nas jako sprzedawcy są po prostu bardzo ważne. To jest ważne, prawda? Żeby ten nasz klient poczuł się tak samo jak my, żeby nie poczuł się gorzej, żeby nie poczuł się zapędzony gdzieś tam w kozi róg, żeby nie poczuł się mało asertywny i uległy, tylko żeby poczuł się z nami na równi, czyli win-win. A tutaj wchodzą podstawy komunikacji pomiędzy ludźmi, czyli docenienie, dowartościowanie, empatia i wysłuchanie w dialogu. I to jest jakby drugi taki bardzo, bardzo ważny element w procesie badania potrzeb. Trzecim takim elementem, który będzie zawarty na szkoleniu i o którym Wam oczywiście opowiem i później Wam też zadam masę ćwiczeń, jest, moi drodzy, odzwierciedlanie. No i tutaj znowu, tak, wszystko opiera się jakby wokół tego naszego klienta. Wszystko toczy się wokół naszego klienta i jego potrzeb, bo o to chodzi w procesie sprzedaży. Aby to sprzedawca nie był skupiony na sobie, ale na kliencie, tak? Czyli odwracamy trochę rolę. Pewnie wiecie i pewnie spotykacie sprzedawców takich na co dzień, kiedy to oni są bardziej skupieni na sobie, na tym, żeby sprzedać swój produkt, żeby go upchnąć, wypchnąć, bo są wyniki, bo jest presja, bo gdzieś jest jakiś termin po to, aby dokonać pewnej sprzedaży i wtedy jest pełne skupienie na produkcie, na usłudze, na tym, żeby jak najszybciej po prostu to sprzedać. Sprzedawca prowadzi monolog zamiast dialogu, nie zostawiając klientowi w ogóle przestrzeni, no i wtedy sprzedaż się nie dokonuje albo dokonuje się jednorazowo. Więc w tym procesie badania potrzeb chodzi głównie o to, aby to skupienie, które jest podczas sprzedaży, było na kliencie i na jego potrzebach. Do tego też służy właśnie kolejne narzędzie, czyli odzwierciedlenie. No i teraz odzwierciedlenie. Co to jest takiego? To jest tak naprawdę wejście troszeczkę, odzwierciedlenie, tak jak mówi sama nazwa, to jest tak jakby lustro, tak? Czyli odbicie po prostu emocji drugiego człowieka, czyli takie pokazanie mu, że znowu rozumiemy jego emocje, to, że się zasmucił, to, że się zezłościł, to, że się rozżalił czy zawstydził, my to rozumiemy. Bardzo często oczywiście możemy o tym powiedzieć. Ja często stosuję też to narzędzie w domu, prywatnie, stosuję do swojej córki, kiedy widzę po prostu jej emocje i jakby mówię jej o tym, że widzę te emocje, że widzę rozzłoszczenie, że widzę radość, bo to dotyczy oczywiście i negatywnych, i pozytywnych emocji, więc komunikuję jej o tym. I wtedy, co się znowu wtedy dzieje? Tak samo w sprzedaży. Wtedy klient znowu czuje się zrozumiany, wysłuchany, doceniony i dowartościowany, a o to chodzi, żeby on poczuł, że my jesteśmy blisko, że my go opiekujemy, że my jesteśmy obok niego i chcemy rzeczywiście dla niego dobrze, mamy dobrą intencję, idziemy z dobrym nastawieniem do naszego klienta. Oczywiście tych technik jest bardzo, bardzo dużo. Ja generalnie stosuję kilka takich bardzo, bardzo sprawdzonych. Natomiast jeszcze jedno narzędzie jest takie, które sprawdza się po prostu w procesie sprzedaży przy końcu. Są to takie pytania domykające, które domykają już tą naszą sprzedaż.
Sprzedawcy bardzo często się boją domykać, boją się dopytywać i wtedy właśnie stosować te pytania zamknięte. Kiedy już kończy się proces sprzedażowy i przedstawiamy ofertę, przedstawiamy rozwiązanie, oczywiście dopasowane do potrzeb klienta, i wtedy możemy tak naprawdę domknąć sprzedaż. Możemy dopytać, czy jeszcze są jakieś pytania, czy jeszcze może Pan powinien zwrócić uwagę na moje pytania. Być może jest coś, co ja jeszcze powinienem zadać, a nie zadałem. Czy już możemy przejść do domykania umowy, do zakończenia całego tego procesu? Domykamy po prostu w tym momencie już tą sprzedaż po prezentowaniu oferty. To domykanie oczywiście trzeba sobie też przepracować, bo to nie jest tak, że każdy z nas potrafi już zadać to pytanie zamknięte, czyli konkretne, wtedy kiedy wiemy, że klient odpowie tak albo nie. Jeśli wszystko dobrze na samym początku poszło i dotarliśmy do tej potrzeby klienta najgłębszej, to oczywiście, że sprzedaż nam się powiedzie i zostanie dokonana. Natomiast bardzo, bardzo dużo zależy od tych wcześniejszych pytań, czyli od pytań otwartych, zanim zadamy te pytania zamknięte, uzupełniające i domykające. Oczywiście pytań jest wiele rodzajów. Możemy też dodawać pytania sugerujące, pytania uzupełniające. Możemy ciągle pytać, tak jak Einstein powiedział kiedyś, kto pyta, nie błądzi. I myślę, że sprzedawca, ekspert, ktoś, kto zajmuje się sprzedażą, konsultant, doradca biznesowy, powinien pytać. To pytania są najważniejszym elementem w całej sprzedaży. Ty masz pytać, klient ma odpowiadać, tak? Oczywiście, że ty też odpowiadasz na pytania klienta, no bo to jest jakby logiczne, ale to ty pytając kierujesz tą rozmową. Jeśli chcesz dotrzeć do potrzeb klienta, to ty pytaj. No i słuchajcie, na końcu oczywiście jeszcze dodaję Wam takie jedno narzędzie, taki bonus. To jest typowe ćwiczenie, które będziecie sobie mogli w domu podczas tego szkolenia wykonać. To jest, słuchajcie, test na aktywne słuchanie. I na tym teście będziecie mogli zobaczyć, jakim jesteście słuchaczem teraz na tym etapie. Bo być może jest tak, że występują blokady w dialogu z Twoim rozmówcą, z Twoim klientem, być może też na stopie prywatnej, i tam sobie sprawdzisz, czy rzeczywiście jest bardzo dużo blokad. Ja oczywiście powiem o tych blokadach też na szkoleniu, ale możesz się z tego testu dowiedzieć, czy na przykład przerywasz swojemu rozmówcy, czy dokańczasz do niego wypowiedź, czy gdzieś odpływasz po prostu podczas tego, kiedy on mówi i już sobie planujesz na przykład, co jutro ugotuję, albo gdzie pójdę jutro wieczorem. I oczywiście też może być tak, że gdzieś dominujesz swojego rozmówcę, to też jest blokada, gdzie myślisz sobie już zupełnie o czymś innym, albo stosujesz już kolejne rozwiązania, czy kolejne sobie już układasz pytania, to wszystko są blokady w komunikacji, które powodują niestety, że nie do końca dobrze słuchasz i jeszcze będziesz się musiał czegoś nauczyć. Być może jesteś na dobrej drodze, być może jesteś dobrym słuchaczem, ten test pozwoli Ci dowiedzieć się właśnie, na jakim etapie teraz jesteś, a wszystko po to, aby być jeszcze lepszym słuchaczem, jeszcze lepiej wsłuchać się w potrzeby Twojego klienta, bo pamiętaj, to Ty masz słuchać, a klient ma mówić. Kochani, bardzo serdecznie Was zapraszam na to szkolenie. Zapraszam Was do tego, abyście się zapoznali właśnie z narzędziami, z zasadami badania potrzeb klienta, bo jest to bardzo ważne w procesie, a często o tym zapominamy, zakładając, że produkty i szkolenia, różnego rodzaju usługi, które my oferujemy dla naszych klientów, są na pewno dobre. Nie jest tak koniecznie. Każdy z nas jest inny, każdy ma inną percepcję, inną perspektywę, inne spojrzenie i warto to wziąć po prostu pod uwagę, że nie każdy produkt jest dla każdego i warto najpierw zapytać, zbadać potrzebę, a potem dopasować produkt do jego potrzeb. Bardzo serdecznie zapraszam, wejdź w świat badania potrzeb, naucz się słuchać swojego klienta, a bardzo szybko zobaczysz swoje rezultaty. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia na szkoleniu.